Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek taki trochę pogawędkowy i porozmawiamy sobie, tak napisałem w tytule, o muzyce w moim życiu. A więc zapraszam do oglądania. Tu w kadrze już pewnie widzicie gitarę, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Zaczynając od początku, to nigdy nie chodziłem do szkoły muzycznej. Jakoś nie miałem chęci grać na żadnym instrumencie. Szczególnie wiecie, na tych takich klasycznych, jakimś fortepianie, jakichś skrzypcach. To nigdy nie było dla mnie. Moi rodzice też mi nigdy nie proponowali tego. Chociaż wiem, że są tacy właśnie, którzy wysyłają swoje dzieci. Nie wiem, czy to jest ich jakby nierozwinięta pasja z życia swojego młodzieńczego, czy po prostu mają wrażenie, że zrobią z dzieci nie wiadomo kogo, a te dzieci po prostu najczęściej tego nie chcą. Moim zdaniem gra na instrumencie powinna się wzbudzić w nas taka chęć, no i wtedy i nauka idzie lepiej i z tego są większe korzyści. Ja praktycznie moją przygodę z muzyką, że tak powiem, na większą skalę rozpocząłem w pierwszej klasie gimnazjum. Przygotowywaliśmy wtedy jakieś przedstawienie na Boże Narodzenie. Był tam taki chłopak, który właśnie grał na gitarze. I tak mi się to mega, mega spodobało, że od razu po świętach pojechałem z tatą po moją gitarę pierwszą. Mianowicie po tą gitarę klasyczną. Mama na początku twierdziła, że no dobra, kupisz to i to będzie leżeć, nie? Wątpię, że będziesz chciał na tym grać. No ale jakoś się tak zebrałem w sobie. No i zacząłem. Na początku to wiecie. Jest jakiś instrument, nie wiadomo gdzie to chwycić, po co to chwytać. No i dobra, dałem sobie to na nogę. Bierzesz rękę i walisz to. No i za bardzo nie wiesz po co i na co. No ale jak ktoś chce, no to się może nauczyć, nie? Głównie tej gry nauczyłem się na internecie, nie ukrywajmy. Oglądałem sobie filmiki na YouTubie. Nauczyłem się podstawowych chwytów, no i później jakoś już te piosenki brzmiały. Mniej więcej tak. Dobra. Niby chwyty umie, bicie umie, ale no, przydałoby się jeszcze jakieś wyczucie rytmu albo czegokolwiek. Szczególnie, że chciałem sobie do tych piosenek trochę podśpiewywać, bo zawsze mi jakoś nudziło granie na gitarze, tylko granie i nie śpiewanie do niego. Do niego, do niej, do gitary. No i potem w końcu jakieś już te bicie było, głównie te takie tarkowe, jak wiecie, że góra, dół, góra, dół. No niby to już jakoś lepiej brzmi, ale tak no nie do końca. No i później próbowałem właśnie śpiewać już do tego. Jakieś sobie tam piosenki wyszukiwałem, takie wiecie, no proste, niewymagające, bo jakimś wybitnym śpiewakiem to ja nie byłem, nie jestem i nigdy nie zostanę. To już wam mogę teraz powiedzieć. Ale piosenkę postaram się wam jakąś zagrać i zaśpiewać potem. Może na tej drugiej gitarce, o której wam za chwilę powiem. Odłożymy, żeby się nie przewróciło. Zawsze chuchałem na te gitary, żeby się nie poprzewracały mi gdzieś, bo wiecie. Teraz to głównie do nich sentyment, ale kiedyś to i droga rzecz i nie chciałem, żeby się coś z nimi stało. Dobra, ale idąc dalej tropem tej gitary. Gdy już nauczyłem się na niej grać, to nagrywałem sobie covery na internet, wrzucałem. No, były one od skali 1 do 10, takie maksymalnie 3 bym dał, bo była to mizeria. Jak sobie czasami znajdę na komputerze te stare utwory, to tylko takie: Boże, czemu ja to wrzucałem w sieć? Czemu to ludzie musieli oglądać? No ale wiecie, jak coś nie wychodzi, to się starasz, żeby to trochę poprawić. No i grałem sobie, śpiewałem, nawet miałem kanał na iSingu, też sobie nagrywałem covery. No i z czasem udawało się tam gdzieś wystąpić. Pierwszy mój chyba taki większy, w cudzysłowie, występ był w
W kościele śpiewałem kolędy. Był to koncert noworoczny, chyba rok po tym, jak kupiłem tą gitarę, więc jakiś progres już był. Oczywiście nie grałem wtedy solo, tylko tam z kolegą. Kolega grał na klarnecie, ale sobie też mogłem pośpiewać kolędy. Nie wiem, jak to wyszło, bo nie miałem tego nigdzie nagrane, ale ludzie zostali w kościele, więc chyba i nie wygwizdali mnie. Chyba nie najgorzej. Później pamiętam, że wystąpiłem na kilku festynach rodzinnych, właśnie też tam organizowane przez moje gimnazjum. No to wtedy, nie wiem, czy grałem z gitarą? Nie, chyba sobie tylko śpiewałem z podkładów muzycznych, ale na tym festynie wystąpiłem sobie dwa razy, więc chyba za drugim razem już grałem na gitarze. I no, chyba też wyszło całkiem spoko, bo nawet były tam głosy jakieś, że fajnie grasz i śpiewasz. Tylko to były osoby, wiecie, takie około 50+, osoby troszkę starsze, więc ich ocena, a ocena osób młodszych, no, mogła się troszkę różnić, ale wiecie, miłe słowo zawsze jest miłym słowem. No i później zanim przyszedłem do szkoły średniej, to chyba był taki mój największy sukces, który osiągnąłem właśnie w muzyce. Mianowicie był konkurs organizowany przez Radio 90, czyli nie wiem, czy kojarzycie, ale to jest taka lokalna stacja, która działa na terenie Rybnika i województwa śląskiego, śląsko-cieszyńskiego. I organizowali konkurs na piosenkę z okazji 20-lecia swojej działalności. Wtedy trzeba było wymyślić piosenkę, nagrać ją i wysłać właśnie tam do ich redakcji. No i powiem wam, że chyba się im spodobało, bo po jakimś czasie jakiś kolega się do mnie odezwał: ty, wiesz co, bo ja chyba słyszałem ciebie w radio, nie? Myślę, w jakim radio? Człowieku, chyba ci się głosy pomyliły. A on: nie no, tam jakąś piosenkę śpiewałeś czy coś. To myślę, w sumie coś wysłałem, nie? To chyba ma rację. Mogło tak być. Jeszcze się dopytałem, czy to na tej stacji, o której mówię. No i okazało się, że tak. Później oglądałem sobie na internecie i patrzę: o, moje nagranie na głównej stronie tego radia, więc jest dobrze. A za chyba 2 dni dostałem telefon. Odbieram, wiecie, bo jeszcze chodziłem do gimnazjum, w szkole byłem i patrzę, jakiś nieznany numer, ale odebrałem i za chwilę: halo, dzień dobry, Radio 90, czy rozmawiamy z Tomkiem? I mówię: no tak, halo, halo. Już taki, wiecie, pierwszy raz jakaś taka rozmowa publiczna, że tak powiem, na większą skalę. No i zadawali mi tam jakieś pytania, od kiedy gram na gitarze, czy już kiedyś nagrywałem chyba jakieś piosenki czy coś. Takie, wiecie, nietrudne pytania, ale w tamtej sytuacji wydawały się mega ciężkie. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, ale coś odpowiedziałem i nie wiedziałem, że oni to będą emitować w ogóle w radio. No i znowu się tam odezwały osoby do mnie: wiesz co, znowu cię słyszałem w radio, znowu są wywiad. A mówię: Jezus Maria, ja teraz jakiś popularny się zrobiłem przez to. Nie no, ale serio, wtedy się mega fajnie czułem, że ktoś docenił coś, co robię, nie? No i za jakiś chyba tydzień wyłoniono 3 finalistów i tę 3 zaproszono już do głównego studia, do Radio 90, i tam udzieliłem wywiadu na żywo. Znaczy, oni mi niby powiedzieli, że to będzie na żywo, ale wyglądało to mniej więcej tak, że przyjechałem tam, wywiad nagraliśmy koło, żeby was nie okłamać, 17 i o 18 miał być wyemitowany, ale w sumie był potem poślizg i gdzieś koło 18:30 chyba go wyemitowano, więc spokojnie zdążyłem to nagrać, zgarnąć nagrodę, a nagrody to były jakieś płyty chyba, filmy, słodycze, ale wiecie co, tamte nagrody to już olać, ale ta sama świadomość, że mogę udzielić wywiad w radio, to było coś mega dla mnie. No i przyjechałem sobie spokojnie do domu, usłyszałem ten wywiad i super, super. Nie no, nie chcę tutaj jakoś mówić, że to było coś nadzwyczajnego, mega, bo dla was to może być: no dobra, byłeś w radio, coś powiedziałeś, puścili cię, trwało to 5 minut i wielce się tym jarasz.
No jaram się, bo wiem, że może już taka sytuacja się nigdy nie zdarzyć, a dla mnie to było i będzie coś fajnego. Fajne wspomnienie przede wszystkim. No i później skończyłem gimnazjum, no i przyszła pora na szkołę średnią, czyli tam, gdzie teraz jeszcze chodzę ostatni rok, czyli w ekonomiku, w Rybniku. No i tam powiem, że też miałem parę występów, głównie w szkole, na scenie. Brałem udział tam w talentów ZSU, taki szkolny konkurs talentów. Tam chyba z 3 razy brałem udział, zawsze byłem w ścisłej, nie wiem ile tam było w finale, 4, 5 osób, no ścisłej części finalistów. Zawsze tam jakieś nagrody też padły. No i tak właściwie to były te moje występy na scenie. Dalej mi się zdarzy gdzieś tam wystąpić czasem. Nie ukrywam, że ta muzyka dalej jest mi bliska. No i dokładnie, nie wiem, ale chyba w 2 klasie technikum zakupiłem sobie gitarę elektroakustyczną, bo stwierdziłem, że ten mój klasyk już tak nie do końca spełniał moje oczekiwania, bo chciałem sobie pograć na piecyku, czyli na wzmacniaczu. Tego mojego klasyka nie szło tam podłączyć. Elektryczna gitara niby spoko, ale jakoś tak chciałem sobie na akustyku pograć, bo zawsze mi się podobało jego brzmienie. Ała. Dobra, walnąłem krzesło, a często się to zdarza. Możecie usłyszeć, że ta gitara, która brzmi mniej więcej tak. Nie jest to złe brzmienie, ale jednak. Tak w skrócie mówiąc. Nie no, ale z tej jestem mega zadowolony. Tej, mimo że już na niej gram rzadziej, w życiu bym nigdzie nie oddał, bo na niej się nauczyłem grać, na niej się wykształciłem muzycznie, tak szeroko mówiąc. I zawsze gdzieś tam będzie z tyłu głowy, bo wiem, że na niej zaczynałem. I mam do niej po prostu sentyment. No i powiem wam, że przez ten okres gimnazjum, przez początek technikum, tworzyłem sobie własne utwory. Miałem mega zajawkę z tego. Czasami w ciągu dnia umiałem sobie napisać 2-3 utwory, zrobić do tego muzykę, tekst napisać. No i czasami się zdarzyło, że jeszcze nawet nagrać. Ale no wiecie, to nie były jakieś mega hity, które można by było puścić w radio, tylko takie, no, podchodzące może pod poezję śpiewaną, może pod taką alternatywę szeroko pojętą. No nie były to piosenki takie komercyjne, że tak powiem. Ale zawsze właśnie ciągło mnie do takiej alternatywy, do takiej muzyki, która nie jest powszechnie dostępna. I zawsze też lubiłem takich wykonawców. Pod koniec tego odcinka właśnie wam podam wszystkich wykonawców, zespoły i te, które właśnie najbardziej lubię, najczęściej słuchałem. Pokażę wam także płyty, które mi się udało zebrać dotychczas, bo ja jestem jeszcze, no nie wiem, może powiecie starej daty, ale zawsze lubiłem mieć płytę kompaktową, tak, czyli w wersję nie cyfrową, tylko taką, no, którą mogę sobie postawić na półce, włączyć sobie czasami i posłuchać i popatrzeć na okładkę. Ja nie mówię, że wersje cyfrowe są złe, ale jednak lubię taką namacalną część. A te płyty, które właśnie tam mam na półce i za chwilę wam je pokażę, są tego takim dowodem. A więc za chwilę mam plan wam zagrać 2 piosenki. Jedną zagram od Myslowic, a jedną zagram moją. I sami sprawdzicie, czy ja w ogóle jakiekolwiek zdolności artystyczne w tym zakresie mam, ale po prostu chciałem się z tym wam podzielić, tym z wami podzielić, no bo nie ukrywam, ta muzyka gdzieś tam była zawsze blisko mojego serca. Czasami, no teraz może tak często nie gram, bo od czasów, gdy bliżej mojemu sercu stała się telewizja, nagrywanie filmów, aktorstwo,
to no, ta muzyka zeszła jednak na drugi plan, ale tak jak mówię, zawsze gdzieś tam była. Granie na gitarze dalej mi sprawia przyjemność, pośpiewanie sobie. A na przykład w takich zwykłych, codziennych czynnościach, gdy siedzę sobie gdzieś, to lubię sobie wystukiwać rytm. Nie wiem, albo nogą tupać, gdzieś tam ta muzyka mi towarzyszy. A więc zapraszam Was do kolejnej części filmu. Okej, to na początku Mysłowic, długość dźwięku samotności. Jeszcze jedna pioseneczka, którą napisałem do mojej dziewczyny Natalii. Jej się podobała, więc chyba wyszło spoko. Tak już na koniec, jak powiedziałem, teraz zespoły i wykonawcy, którzy są moimi ulubionymi. Tutaj jest taka mała część właśnie tych płyt, które uzbierałem. Tych właśnie moich ulubionych wykonawców, a więc zacznijmy od góry. Artur Rojek, były wokalista zespołu Mysłowic. Jego solowa płyta, bardzo świetny kawałek. To jest właśnie przykład muzyki alternatywnej w jak najlepszym wykonaniu. Idąc dalej, zespół The October Leaves, zespół z Rybnika, który też tworzy mega, mega klimatyczne utwory. Tą płytę właśnie dostałem w Radio 90, gdy udzielałem wywiad i właściwie dzięki tej płycie dowiedziałem się o tym zespole. Później zespół Hey, którego wokalistką jest Katarzyna Losowska, tutaj płyta Unplugged, która była nagrana dla MTV. Pearl Jam, czyli klasyka, troszkę mocniejszego grania. Tak samo Guns Roses, później U2. Też mega, mega zespół lubię, z wokalistą Bono na czele. Nirvana, także zespół bliski mojemu sercu. Tutaj jest w tej płycie zebrane takie najbardziej kultowe piosenki tego zespołu. No i później polska muzyka, którą bardzo, bardzo lubię, bardzo szanuję. Lady Punk, Perfect,
później cztery płyty dżemu, Wilki. Wilki to właściwie zespół, który towarzyszył mi od początku grania na gitarze, bo to właściwie na ich piosenkach nauczyłem się pierwszych utworów. Nie wiem, który jest taki najszczególniejszy dla mnie, ale wiem właśnie, że Wilki są kojarzone jedynie z Baśką i wiecie, tymi innymi takimi bardzo komercyjnymi utworami, a dla mnie kojarzą się z utworami, które nie były robione na szeroką skalę, a są bardzo, bardzo dobre. I to właściwie tyle co do tych płyt i do moich zespołów. Oczywiście poza tymi tutaj wymienionymi lubię także Happy Set, T-Love bardzo lubię, Ire z polskich, a z zagranicznych to oczywiście jeszcze Metallica, R.I.M., Coda Line. Dużo tych zespołów, długo by można było wymieniać, ale już troszkę na swoim życiu napotkałem tych zespołów. Mam nadzieję, że jeszcze odkryję masę dużo tych nowych zespołów, że spodoba mi się ich muzyka, ale zawsze będę też wracał do tej klasyki. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. To by było na tyle i oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, ale także wpadajcie na mojego Instagrama, na Facebooka. Tam jest dużo informacji właśnie dotyczących nowych odcinków oraz takie rzeczy, które nie znajdziecie na filmach. Jeśli chcecie więcej właśnie takich filmów w takim formacie, że dzielę się z Wami moimi przeżyciami, to dajcie mi znać, a ja z chęcią je dla Was nagram. A na razie trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale.